Tak, dzisiaj odbieramy inwestycję ścieżka rowerowa Górka Gnieżdżewska-Swarzewo o nawierzchni asfaltowej. To jest taka ponadstandardowa ścieżka, bo szerokość jest od 5 do 5,5 metra szerokości jezdni od konstrukcji wzmocnionej. Ma to również służyć do obsługi pól dla rolników, którzy tutaj korzystają. Nie udało nam się połączyć do samego Swarzewa z przyczyn od nas niezależnych, ale mam nadzieję, że przyjdzie ten czas, że połączymy się. Jest to realizowane w ramach programu RYBY, sektora zrównoważonego dla obszarów przybrzeżnych. Dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 300 tysięcy złotych na to zadanie. Cała inwestycja kosztowała 850 tysięcy złotych, a długość prawie 1 km. Dalej podtrzymane jest, że jest to odcinek ścieżki rowerowej jako ślepy dla pojazdów, które będą ewentualnie korzystały z tej drogi. Na dole przy Górce Gnieżdżewskiej jest jak do tej pory szlaban bez możliwości wjazdu i przejazdu na drogę 216. Życzę wszystkim tym, którzy korzystają z tej ścieżki, przyjemnego uprawiania sportów rowerowych, kijków i odpoczynku na nowym odcinku ścieżki rowerowej.